A tu nagle, proszę Państwa, święto, że tak powiem, miłości. Proszę Państwa, kultura jest wpisana w przyrodę. Ona nie stoi obok, ona jest wpisana w przyrodę. Proszę Państwa, zima nie jest synonimem miłości, ale śmierci. Bo to nie żyje, proszę Państwa. Wszystko jest pod śniegiem, jest umarłe, nic się nie rozwija. Czyli, proszę Państwa, walentyn jest kulturowym, po prostu totalnym niedbałem, wprowadzanym tylko ze względu, proszę Państwa, zarobków. Natomiast i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdybyśmy w naszej kulturze nie mieli święta starego 2000 lat. A to jest, proszę Państwa, święty Rom. To jest to, proszę Państwa, 24. Przesilenie letnie. Lasy pachną, jedzę pachną, siano pachną. Proszę Państwa, czas miłości. Kwiat pachną. To ja rozumiem. Słowiańskie święto, proszę Państwa, miłości. A nie ołówkę lutego, jeden stragan i po naszemu napisane I love you. Także mówię, nie mielibyśmy nic przeciwko walentynkom, gdybyśmy nie mieli własnego święta. Podobnie, proszę Państwa, z tymi halloweenami, skoro nie mamy wszystkich świętych, proszę Państwa, dzień zaduszny, przecież to nie mamy. No po cholerę nie to mamy brać skądś, co jest właściwie ośmieszanie tego całego wszystkiego. I to jest trzeci kierunek. Czyli głupota ludzka każe sobie narzucić coś, co się w głowie nie mieści. Normalnie, co nie podoba się. I to są te zmiany, które, proszę Państwa, zachodzą, ale, proszę Państwa, i teraz to jest to, i ta kultura opisana, proszę Państwa, w tej książce jest ta kulturą tej trwałości. My tam mamy ten rozdział o zmienności, jak to się zmienia, co się zmienia, dlaczego się zmienia, ale równocześnie mamy tą bazę, ten fundament cieszyńskiej tożsamości, cieszyńskich korzeni, które, proszę Państwa, korzenie są niezmienne. Korona się może zmieniać, proszę Państwa, ale korzenie są niezmienne.